witam was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Jak pamiętacie zapewne, ostatnio w sobotę na kawce pokazywałem bardzo ciekawe rozwiązanie, mianowicie połączenie i hybrydę Mavica R2 z kamerą Insta360 Go. Naprawdę bardzo fajne efekty uzyskaliśmy. Kto nie widział, to zachęcam do tej kawki sobotniej. To był odcinek 129. I można zamocować właściwie w kilku wariantach ją, bo albo na górze, albo przed na selfie sticku, albo za. Jako third person view, czyli trzecia, widok trzeciej osoby, albo też na dole, tylko trzeba uważać na sensory. Oczywiście jest to rozwiązanie kosztowne, bo widać, że trzeba wydać ładnych parę tysięcy na kamerę i na drona, żeby uzyskać takie rozwiązanie. Natomiast dzisiaj też trochę o rozwiązaniu bardziej budżetowym, który nie wymaga już wydania takich tysięcy złotych. Słuchajcie, ostatnio robiłem impresję, jeżeli chodzi o Ishina AX5. Jest to podróbka Mavica Mini, który niestety nie ma gimbala, tylko ma serwomotor. Oprócz tego lata naprawdę stabilnie i z zawisu też robi całkiem ciekawe ujęcia, bo faktycznie ten zawis ma dobry, ma pół godziny lotu. Natomiast to, co w nim jest niestety słabe, to przy locie w różnych kierunkach jakość kamery bardzo cierpi, nie jest stabilizowana, czyli mamy widok FPV, ale słabej jakości. I wpadłem na to, słuchajcie, bo ten dron kosztuje $95, więc jest to dron budżetowy, 3-4 razy tańszy od Mavica Mini. Wpadłem na to, żeby wykorzystać też kamerę Insta360 Go do uzyskania lepszych ujęć i w tym momencie mamy komplet, za który jesteśmy w stanie zapłacić poniżej 1000 zł, a który da nam naprawdę niezłe rezultaty, jeżeli chodzi o jakość wideo. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że nie mamy gimbala, więc powinniśmy latać mniej więcej cały czas tylko i wyłącznie do przodu, tak jak w kładach FPV i tego typu ujęcia rejestrować. Kamera Insta360 miała niedawno swój update, swoją aktualizację i dzięki temu w trybie FPV jest w stanie nagrywać przez 5 minut, mając oczywiście zapewnione chłodzenie, czyli włączamy nagrywanie, uruchamiamy nagrywanie i trzeba od razu wzbić się w powietrze, żeby miała to chłodzenie zapewnione. Ja też przyklejałem tutaj klejem na gorąco filtr od Mavica R1, tak, od Mavica R1 i zobaczycie, jak wyszły te ujęcia. Uważam, że całkiem fajnie to wyszło. Tak jak powiedziałem, wnioski, które mógłbym z tej sesji wyciągnąć, to przede wszystkim latamy tak jak kładamy FPV, tylko i wyłącznie do przodu. Bo jak zaczynamy latać na boki czy do tyłu, to już nie ma tego efektu, więc trzeba dobrać sobie odpowiednio kąt i właśnie ustawić ten kąt i dopiero te ujęcia prowadzić lecąc do przodu, a jeżeli chcemy zawrócić, to delikatny zbieramy zakręt i zmieniamy kierunek faktycznie w ten sposób. Słuchajcie, także oceniając obiektywnie, oczywiście to nie jest idealne rozwiązanie, sobie zdaję sprawę, ale jeżeli ktoś ma obcięty budżet, a ma już na przykład kamerę Insta360 Go, jest w stanie naprawdę fajną kombinację i hybrydę uzyskać i dzięki temu też efekty z filmów i ujęcia z powietrza niewielkim kosztem jest w stanie zrobić. Także spokojnie można tego typu wariant przeanalizować i przemyśleć, czy on jest dla was.